Ciężko było podjąć równorzędną walkę, przynajmniej na wstępie przy cichej z niebieskimi. No tak, no, Ruch jest liderem, spodziewaliśmy się, że mecz tak będzie wyglądać. Aczkolwiek myślę, że z przebiegu pierwszej połowy to można powiedzieć, że Ruch miał dwie sytuacje i dwie z zimną krwią wykorzystał i myślę, że to zadecydowało o wyniku meczu. Natomiast twoje wejście w końcówce znacząco zdynamizowało poczynania w ofensywie rekordzistów. No, to miło mi to słyszeć, aczkolwiek jeśli patrząc przez pryzmat wyniku, to dalej jest dla nas niekorzystny, no i to niestety smuci, aczkolwiek jeśli chodzi o mój występ, to myślę, że pozytywnie, aczkolwiek tak jak mówię, no, gdyby było jakieś punkty przywiezione, to byłby lepszy wynik. Zostaje dobre wrażenie, zagraliście drugie trzy kwadranse z otwartą przyłbicą. No tak, ale za to się punktów nie przyznaję. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że zagraliśmy w drugiej połowie dobry mecz, także cieszy to w kontekście kolejnych spotkań. Dzięki, serdeczne powodzenia. Dzięki. Ciężko było się rozkręcić od pierwszej minuty przy cichej. No tak, zgadza się. Początek, nie wiem, 15-20 minut, przegrywamy 2-0, także no, można powiedzieć, że fatalnie weszliśmy w ten mecz. Myślę, że z każdą minutą graliśmy coraz lepiej, nabieraliśmy pewności siebie, no i to było widać. Druga połowa myślę, że już bardzo wyrównana, jeśli nie lekko na naszą korzyść. No, z czego wzięła się ta bojaźń w pierwszych 15-20 minutach? Co sam zauważyłeś? Nie wiem, no ciężko powiedzieć. Może też podświadomość, że graliśmy z liderem. Wiadomo, że Ruch ma świetną serię i tutaj wszystko wygrywają. Podświadomie, tak jak mówię, myślę, że tutaj gdzieś to zadziałało. Drugie trzy kwadranse pokazały, że nie taki diabeł straszny. No dokładnie. Zaczęliśmy szybciej grać piłką na 1-2 kontakty, zmieniać kilka podań. Zaczęliśmy kreować sytuację, strzeliśmy dwie bramki i byliśmy naprawdę blisko tutaj osiągnięcia korzystnego rezultatu. Powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Jakże wychowankowi rekordu przy cichej? Jak może być? Bardzo dobrze. Zamieniłem zieloną merkę na niebieską, więc nieduże zmiany. Jest bardzo fajnie, póki co gram wszystko, więc jest naprawdę fajnie. Cieszę zwycięstwo z rekordem. Wiadomo, jakoś podwójnie, bo grałem tam przez kilkanaście dobrych lat. I dziękuję wszystkim za przybycie tutaj, że mogliście być i super. I się cieszymy z wygranej. Ale jedna zmiana jest znacząca. Perspektywa na tabela. No to na pewno. Bardzo cieszą te trzy punkty kolejne, już dziesiąte z rzędu. Na pewno nie było łatwo. Bardzo się zdziwiłem, że rekord postawił takie ciężkie warunki. Widać, że patrzyłem ostatnio na tabelę, w ostatnich pięciu meczach my 15 punktów, oni 12, więc są na drugim miejscu. Było bardzo ciężko, ale na szczęście udało nam się. Tutaj nasza twierdza jest niezdobyta i oby tak dalej. No i dodatkowy podtekst personalny paru kolegów ze szkolnej ławy niemalże po drugiej stronie. No na pewno, koledzy na pewno mieli dodatkową motywację, bo prosto przyjechali z matury. Oby im poszło dobrze, życzę im tego również jutro. Na pewno bardzo fajnie było się z nimi znowu zobaczyć. No i co, i życzę im wszystkiego dobrego zdrowia i całemu rekordowi również. A my tobie powodzenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.